Trenerze, obóz przygotowawczy w Sanoku możemy uznać za zakończony i zakończony takim miłym akcentem, wygraną ze Stalą Rzeszów. Na pewno ta... Przepraszam, jeżeli chodzi o zwycięstwo w tym ostatnim sparingu, na pewno to jest fajna sprawa, ponieważ kończymy dzisiaj, tak jak powiedziałeś, obóz i wyjeżdżamy do domu. 2-3 dni odpoczynku i będziemy się przygotowywać pod mecz z GKS-em Katowice. Natomiast na pewno cieszy zwycięstwo, bo cieszy to, że nie straciliśmy bramki. Mieliśmy dzisiaj jednym z takich założeń to, żeby spróbować zagrać na zero z tyłu. W tych ostatnich sparingach nam się to nie udawało. Traciliśmy 4-5 bramek, więc mocno rekreacyjnie graliśmy w obronie, w defensywie. Dzisiaj poprawiliśmy to na tle bardzo dobrego przeciwnika, bo myślę, że Stal Rzeszów jest to zespół, który w swoich szeregach ma bardzo dobrych piłkarzy z taką historią ekstraklasową czy mocno pierwszoligową. Jest Prokicz, Małecki, Poczybut. Bardzo fajni, ciekawi piłkarze, natomiast też bardzo dobrze grają. Nieprzypadkowo to jest lider tej drugiej ligi. Natomiast też można powiedzieć, że my dzisiaj zagraliśmy jako zespół dobrze. Cieszę się, że Dikow strzelił kolejną bramkę w sparingu, bo to szwankowało w poprzedniej rundzie i mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie widać naszą formę. Tak jak powiedziałem, musimy się przygotować do tego pierwszego meczu 27 lutego z GKS-em Katowice. Mam jeszcze jeden sparing u siebie. Tutaj myślę, że popracowaliśmy bardzo mocno i ja cieszę się z tego okresu, ponieważ mieliśmy tutaj zagwarantowane dobre warunki pomimo tej pogody, szczególnie te pierwsze 2 dni były bardzo trudne. Tutaj chciałbym podziękować właścicielowi hotelu Wiki w Sanoku, że tak nas tutaj ugoszczono, bardzo dobre warunki, bardzo dobre jedzenie. Więc mieliśmy wszystko, co chcieliśmy i za to dziękuję, bo to też nie było łatwe. Wiemy, jaka jest aura na zewnątrz i chcemy, żeby jak najszybciej wyszło słońce. Wspomniał trener o kolejnej bramce Swiatosława Dikowa. Wcześniej, gdy pod koniec rundy jesiennej pojawiały się głosy właśnie niezadowolenia też, że napastnik, że nie zdobywa bramek, ale trener zawsze stawał w jego obronie. Mówił, że to jest pierwszy obrońca, że bardzo dużo presuje, ma bardzo dużo odbiorów. No i teraz napastnik, bułgarski napastnik odwdzięcza się. No tak, najważniejsze, żeby on strzelał w lidze. Natomiast jest dużo takich przypadków, chociażby Marcin Brosz prowadząc Górnika Zabrze, Jimenez też nie strzelał pierwsze pół roku w ogóle bramek. Dzisiaj wiemy, jak się potoczyła jego kariera, chociażby w tym klubie. Wiele przypadków jest takich, że ktoś nie na początku ma problemy, żeby się aklimatyzować, strzelać bramki, tak jak w jego wypadku, bo mówimy tu o napastniku i na pewno cieszą te bramki, które on zdobywa w tych sparingach. Na pewno to trzeba przełożyć na ligę. My trochę zmieniliśmy też ustawienie, więc on też ma tych sytuacji więcej i jest dużo rywalizacji na bokach. Mieliśmy, tak jak mówiłem wcześniej i będę tego Dikowa naszego zawsze bronił, że tak naprawdę musisz jeszcze mieć podania z tych bocznych stref, szczególnie tego nam zabrakło w poprzedniej rundzie i dlatego też on nie strzelał tych dużo bramek, natomiast ja też widziałem u niego te plusy i tak jak powiedziałeś, to jest pierwszy obrońca, on bardzo dużo pracował w defensywie dla całego zespołu. Na pewno jego jako napastnika musimy rozliczać z bramek i on te bramki teraz zdobywa, bo tak jak mówię, trochę mniej angażuje się w tą obronę, w tą defensywę i też dlatego, że jest częściej w polu karnym, więcej zdobywa bramek. Wspomniał też trener o zmianie ustawienia. Czy ta zmiana ustawienia będzie już na stałe? Taką sandecję zobaczymy na wiosnę, czy to jest jeden z wariantów, który będzie w odwecie ewentualnie? Nie, my preferowaliśmy nasze ustawienie 4-2-3-1 i to jest jakby główne nasze ustawienie. Chciałem popracować w tym okresie przejściowym nad tym, żeby trochę zmienić układ, kiedy będziemy mieli problemy z wynikiem, że tak powiem, to będziemy chcieli zagrać może odważniej, grać na dwóch napastników, tak jak to było w tym ostatnim okresie i tutaj myślę, że to będzie takie przejściowe, zależy od przeciwnika,
jak będziemy grać. I myślę, że najważniejsze jest to, że musimy mieć swój styl, musimy być trudni do odczytania, jeżeli chodzi o tą taktykę. I tutaj na pewno nie będziemy ułatwiać przeciwnikom naszej takiej poglądowości, że tak powiem, na poruszanie się po boisku. I ta analiza na pewno dla przeciwnika będzie bardzo skomplikowana, trudna, a o to chodzi, bo wiemy też, że ta druga runda zdecydowanie jest rundą trudniejszą i będzie bardzo, bardzo trudno o punkty, szczególnie w tej drugiej rundzie. Dziękujemy, trenerze, i powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam.